Dzisiaj nie będzie Uli Pedantuli. Dzisiaj będzie Zosia Samosia. A Zosia Samosia pokaże Wam, jak samodzielnie w domu za parę złotych naprawić drobny sprzęt AGD. Bo się da! Kilka dni temu na mojej grupie Ania napisała tak. Szanowna Uleńko i grupo szanowna, chciałam pochwalić mnie i mojego mężczyznę i może Was zainspirować, bo ostatnio zamiast kupić nowy, naprawiliśmy blender ręczny. Okazuje się, że wystarczyło kupić dwie nowe części na Allegro za 40 zł, znaleźć filmik na YouTubie, jak go zamontować i dzięki temu nie trzeba było kupować i wydawać minimum 160 zł na nowy, porządny sprzęt i dorzucać się do góry elektrośmieci oraz zmarnowanego plastiku. Zachęcam bardzo do naprawiania, a nie zawsze kupowania. Tak jest taniej, ekologiczniej i jacy my się jeszcze poczuliśmy sprawiedliwi. No mega, mówię Wam. Postanowiłam pójść tropem Ani, dlatego że mam w domu niedziałający ekspres do kawy, popsutą maszynkę do mięsa oraz odkurzacz, w którym ten wąż się rozszczelnił i pękł w jednym miejscu i już tak nie działa jak powinien. Znalazłam w internecie taką firmę, która nazywa się North.pl. Pisze się jak północ po angielsku PL. To jest firma, która jest bazą wiedzy i bazą części zamiennych. Bazą części zamiennych, dlatego że mają 12 milionów różnych części zamiennych, co jest absolutnie dla mnie niezwykłe. Natomiast bazą wiedzy dlatego, że pomagają Ci zdiagnozować, jaki jest problem z Twoim sprzętem i to jest bardzo wygodne. Na bazie informacji, które tutaj znajdziecie, będziecie szybko w stanie ustalić, co się takiego szczególnego mogło wydarzyć. W związku z tym spisałam sobie elegancko z tabliczki znamionowej, tabliczka znamionowa to jest to coś, co macie takie srebrne na sprzęcie, model mojego sprzętu po kolei, każdego. Wpisałam sobie to tutaj, upewniłam się, że każda z tych części będzie na pewno pasować. Zamówiłam i gotowe. Dlaczego nie zrobię tej naprawy w serwisie? No dlatego, że musiałabym pojechać, zawieźć, poczekać na wycenę, wrócić. A wiecie, ja mieszkam na wsi, paliwo jest drogie, a część, którą potrzebuję, kosztuje 8,99, więc zdecydowanie taniej będzie to zrobić w domu. Nie zrozumcie mnie źle. Są naprawy, które koniecznie musi zrobić wyspecjalizowany serwis. To jest dla Waszego bezpieczeństwa, to jest dla bezpieczeństwa sprzętu, ale są też takie drobne, które naprawdę możecie zrobić sami w domu, bez jeżdżenia, czekania i płacenia więcej niż pewnie byście musieli. No więc, moje części już przyszły, zabieram zatem sprzęt do kuchni i spróbujemy zobaczyć, co nam z tego wyjdzie i czy rzeczywiście uda mi się naprawić. Chodźcie ze mną! Słuchajcie, z tym ekspresem jest historia następująca, że niestety kawa, która zaczęła z niego wychodzić, po pierwsze zaczęła być bardzo mała, a po drugie zaczęła być bardzo słaba. Namierzyłam problem dzięki North.pl i już wiem, co mam zrobić. Zamówiłam sobie takie fajne małe uszczelki. Okazuje się, że jeżeli ktoś jest winowajcą, to zazwyczaj jest jakiś drobiazg i to są właśnie te uszczelki, które tutaj zawiodły, co jest normalne, bo uszczelka ma prawo od czasu do czasu zawieść. Więc jak to będę robiła? Wszystko już wiem. Wyjmuję sobie tą tackę, bo nie będzie mi potrzebne w tej chwili, a będzie mi tylko zamulać obraz. Otwieram sobie z boku, zobaczcie. Ekspres jest zamykany na taki magnesik. Czadca. Wygląda jak taka obudowa w ogóle, taki jakiś nie wiadomo co, że nie wiadomo jak się dostać, a to jest wszystko bardzo proste. I teraz wyjmuję sobie całe to ustrojstwo, naciskając ten guziczek w tył. Bardzo proszę, to idzie na bok. Wyjmuję tą podstawkę i tutaj mam w środku raz, dwa, trzy, cztery śrubki, żeby się do tego mojego zaworka dostać. Więc uwaga, będę je teraz odkręcać takim śmiesznym, płaskim śrubokrętem. Au! Nie uciekaj. Właśnie. Dobra rada przy okazji, słuchajcie, jak będziecie robić tego typu historię, trzeba sobie wziąć miseczkę i śrubeczkę do miseczki, żebyśmy potem nie mieli przykrości w postaci tego, że skręcimy cały ekspres, a zostanie nam gdzieś jakaś zaginiona śrubeczka. Albo jeszcze co gorsza, zginie na amen. Chodź do mamusi. Dwa. Dobra, trzy i ostatnia. Dobra. Wyjmuję obudowę. I w ten sposób się już mogę dostać bezpośrednio do zaworka. Ten zaworek jest jeszcze przykręcony na dwie śrubeczki, ale to jest wszystko na tym samym rozmiarze śrubek, więc w ogóle bez trudu to sobie wszystko odkręcam ciągle tym samym śrubokrętem i wyjmuję sobie zaworek. Zaworek wygląda tak. I historia jest taka, że tutaj wlatuje ciepła woda sobie do ekspresu. O, nawet jeszcze trochę jest, ale już jest zimna. A potem sobie tutaj wylatuje i zaczyna nam parzyć tą kawę. No ale wszystkie te okrągłe, śmieszne historie wymagają wymiany. Jedna ważna uwaga. Tam w środku została mi jeszcze jedna uszczeleczka, którą sobie wyjmę. O, bo mi się trochę zsunęła. Dobra, i co teraz robię? Teraz wymieniam to wszystko na nowe sztuki. Bardzo proszę, zacznę od tych malutkich, które schodzą akurat najłatwiej.
Bardzo proszę. Wkładamy raz. I wkładamy dwa. Dobrze. I teraz ta z końca i troszkę dalej. Jeżeli ciężko jest Wam zdjąć, to można sobie delikatnie podważyć tępą częścią noża. Jakoś bardzo ostrożnie, oczywiście zawsze z nożami, ale pomóc sobie czymś, co pomoże ściągnąć tą uszczelkę. O tak. Tutaj najfajniejsze w całej tej naprawie jest to, że naprawdę bardzo trzeba chcieć coś spierniczyć. Dlatego, że to wszystko jest bardzo proste do wykonania. Nie można się pomylić. Śrubki są takie same, otwory na te śrubki są pokazane. No naprawdę gdzieś jakoś zrobić błąd, to się trzeba bardzo starać. Bardzo proszę. Aha, jeśli chodzi o kolor tych uszczelek, to o to się nie martwcie. Jeśli on będzie inny od oryginalnego, to kompletnie nie ma znaczenia. Może być dowolny. Ważne, żeby się rozmiar zgadzał. Proszę. Teraz mam już zainstalowane nowe uszczelki. Umieszczam z powrotem ten zaworek na swoim miejscu. Dopycham go ładnie i będę teraz po kolei dokręcać. O tak. Druga czarna śrubka. I teraz wyobraźcie sobie, gdybym to robiła w serwisie, ile dni bez kawy musiałabym przeżyć. A tak, pach, pach i gotowe. Zakładam obudowę. Znowu cztery śrubki. Teraz to już po prostu idę jak tornado. Wsuwam tą podstawkę, mocujemy z powrotem. Zamykam obudowę i cała historia jest gotowa. Bardzo proszę. No i po takiej operacji już wystarczy ten ekspres tylko trochę przeczyścić przed pierwszym użyciem i kawka znowu będzie dobra, mój ukochany espresso. No dobrze, duża naprawa już za nami, to teraz zajmiemy się już tylko drobiazgami, czyli sprzęgiełkiem do mojej maszynki do mielenia mięsa, nie do golenia. To się po prostu wykręca śrubokrętem krzyżakowym. No chodź, ale długa śruba. Dobra. I bardzo proszę, zamieniamy na nówkę sztukę, wkręcamy i od cała wielka wymiana. 8,99 i gotowe. Ile oszczędziłam czasu i pieniędzy, to tylko ja wiem. I teraz będzie chodzić jak nowe. I na koniec rzeczy najłatwiejsze, czyli wymiana węża w odkurzaczu. To już będzie naprawdę proste. To się chyba nazywa fachowo rura, sąco, jakaś tam, no rura w każdym razie. Ta jest nowiutka i będzie wreszcie szczelna. Pyk, pyk, pyk. O! Widzicie? Kilka minut i gotowe. A tak normalnie to byłabym pewnie może w połowie drogi do serwisu, a może i nie. No dobrze, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ponad 50% klientów sklepu North.pl to są kobiety. I teraz się zastanawiam, czy są tak dzielne jak ja i wszystko robią same, czy też kupują te części złe na swoich facetów, którzy obiecali, że coś zrobią, a wyszło jak zwykle. Bo pamiętajcie, facet, jeśli obieca, że coś zrobi, to to zrobi. I nie trzeba mu co pół roku przypominać.